Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Droga do Niepodległości. Cały cykl jest obmyślany jako kolejne etapy powstań narodowych, ale nie udało się zrobić tak, żeby każdy wykład był przyczepiony do jednego powstania. Mamy bowiem przerwę, drugi wykład był o konspiracji księcia Poniatowskiego, a dzisiaj będziemy zmuszeni, to jest pewna trudność, postaram się ją Państwu jednak ułatwić, dwa zrywy w jednym. No jak dwa wrzutka w jednym jajku, trzeba umieć je rozdzielić, ale jednocześnie widzieć więzi między nimi. Nie są to te same zjawiska, to są odrębne, trzeba to jakby widzieć troszeczkę podwójnie, ale coś jest na rzeczy, o czym za chwilę wspomnę. Krótka rekapitulacja, ponieważ udało mi się przed Państwa przyjściem jeszcze napisać coś takiego. Przepraszam, że jest naćkane, ale miało być wszystko. Ja jestem zwolennikiem całości, żeby było z czego potem zapominać. Bo co innego nie wiedzieć, a co innego zapomnieć. Otóż każdy zryw ma przedpowstanie, główne powstanie i coś, co było po tym powstaniu, ale wiąże się oczywiście w całość zwane zrywem. Pierwszy zryw to jest oczywiście kościuszkowski, drugi jest napoleoński z powstaniem poniatowskim w centrum, zwycięskim notabene w 1809 roku. Tu polecam w razie czego książkę pana Grzybowskiego o kampanii austriackiej, czy wojnie austriackiej 1809 roku, wydanej w serii Wolność i Niepodległość. I wreszcie mamy powstanie listopadowe, nazwane tak po jego upadku przez Maurycego Mochnackiego, który napisał przyczyny i przebieg powstania listopadowego, taką dość poważną pracę. No tak długo opisywał przyczynę, że jak doszedł do przebiegu, to już umarł i nie ma tam tego przebiegu, dopiero Kukiel to pisał, ale zatytułował inaczej. Zatytułował Wojna polsko-rosyjska. Wcześniej Rosjanin, generał rosyjski Puzyriewski, napisał podobną książkę, tylko oczywiście ze swojego punktu widzenia, Wojna polsko-ruska. I słuchajcie, to jest prawidłowe podejście. Właściwie powinniśmy młodzież uczyć tak. Powstanie listopadowe myśmy wygrali, ale wojnę polsko-rosyjską żeśmy przegrali. No ale ponieważ się już tak przyjęło, a jak wiecie Państwo z uzusem, czyli z nawykiem, to jest gorzej jak z narkomanią, nie da się walczyć, więc już dla świętego spokoju historycy przyjęli sztuczną, ale kompromisową wersję, że zryw listopadowy był wygrany, a wojna z Rosją przegrana, a całość stanowi powstanie listopadowe. I tak ono przeszło do historii. A dzisiaj jest wiosna ludów. Będzie wiosna ludów, ale będzie i przedwiośnie krakowskie. Nie przerywać, proszę pani. Dobrze. Dobrze, pani Anna lubi być konkretna. A, no tak, ale ja za chwileczkę, jeszcze kilka słów jestem zobowiązany wspomnieć o popowstaniu listopadowym, czyli zrywie kończącym, ten większy zryw, który zaczęli jeszcze dekabryści i do których Polacy dołączyli zresztą bardzo twórczo. Jak wiemy, na Placu Senackim w 1825 roku dekabrystami de facto dowodził Polak Górski, czy Gorski, jak go zapisano, który osobiście generała Miłoradowicza trupem położył, gdy ten szarżował na pułki zbuntowanych wojsk. No, dekabryści nie dali rady, chociaż fantastycznie mieli rozwinięty spisek. Brakowało jednego. Odczepienie się od cara. Gdy Mikołaj I wjechał konno, jeszcze carem nie był, na kalena krzyknął i wszyscy padli przed nim. I to jest coś takiego, co Putin do dzisiaj powtarza i to się na narodzie rosyjskim niestety wiecznie sprawdza. Wstanie z kolan to jest ciężka rzecz. No myśmy gdzieś tam jeszcze za Piastów z tych kolan wstali i władza polityczna nigdy nie była dla nas święta. Dla nich tak i to jest poważne. Ale Polacy stali się z kolei przyjaciółmi i towarzyszami wygnania dekabrystów. I tam na Syberii dopełniła się druga część owego zrywu. Mamy ogromną zapaść w kraju. Właściwie został nam tylko Kazimierz Wójcicki, taki, jak to mówią, grafoman, który strasznie dużo napisał, ale mało z sensem.
którego ulica wiedzie nam dzisiaj do cmentarza. Tekst do cmentarza na Wólce Węglowej i nikogo więcej. Natomiast przemówiła nasza literatura na emigracji. To, co się stało na emigracji, słuchajcie, pani Janion to kiedyś zestawiła. 18 czy 19 narodów miało takie emigracje. I Grecy, i ktoś jeszcze. Żadna nie była tak potężna jak nasza. Dlaczego? Dlatego, że skumulowały się dwie rzeczy. To powszechne pragnienie wolności z poświęceniem. Z ogromnym poświęceniem, które wtedy naród był w stanie złożyć. Przełożenie tego na muzykę Chopina, na obrazy Grotbiera, na poezję wszystkich pomniejszych, pamiętajmy to jeszcze, ci emigracyjni, to jest i Gorczyński, to są później i Seweryn Goszczyński i całe plejady ludzi, którzy dali nam wizję niepodległości. I właściwie myśmy się jej trzymali aż do 18 roku. O wojnę powszechną narodów modlimy się, Panie, to wtedy właśnie padło. I na kanwie tego rodzą się próby przerzucenia ruchu emigracyjnego, złożonego zresztą z przedstawicieli czterech narodów. Tam jest koło litewskie. Koło litewskie ma w sobie również część ruską, czyli dzisiaj białoruską, byśmy powiedzieli. I po raz pierwszy pojawia się nazwa koło ukraińskie. Dlatego, że do ruchu galicyjskiego dołączają z dalekiej kijowskiej części ludzie, którzy już siebie za przykładem Tarasa Szewczenki nazywają Ukraińcy, czyli ludzie pogranicza. Samej wielkiej emigracji oczywiście omawiać nie sposób teraz, ale trzeba o niej powiedzieć jedno. To było duchowe tsunami. To podniosło nieprawdopodobnie wysoko, no chociażby sam Słowacki. Przejście przez poezję Słowackiego no jest wejściem na górę Ararat. To jest Ormianin Polski. Jak się zaczyna Król Duch? Ja, herb armeńczyk, leżałem na stosie. No i tak dalej, i tak dalej. To jest zresztą wzięte z pięknego poematu Dawid Sasunu, z którym się zapoznał Słowacki na Libanie. On tam nawet próbował pisać po ormiańsku litery, bo się nic więcej nie da. To jest bardzo trudny język, bardzo archaiczny, niezwykle archaiczny. Ale skąd ta jego miłość? No, jego matka jest Ormianką. Jego ojciec matki, Teodor Januszewski, pochodził z rodu Chowamesjanów, który w pewnym momencie przyjmuje wersję słowiańską i tak właśnie, masz tam takie piękne oczy, ta Salomea, on Ormianka gębą pełną. On też zresztą ma takie właśnie orientalne rysy i odkrył to w sobie na Libanie, będąc w drodze do Ziemi Świętej. Oczywiście Mickiewicz jest dumny ze swoich związków z narodem żydowskim, i próbuje zrobić paralele jako naród. Jeden naród wybrany, drugi naród wybrany. No i mamy całą koncepcję mesjanistyczną. Żywcem wziętą jego matka Majerska pochodziła z rodu, który zbiorowo przyjął katolicyzm za sprawą, Boże, jak mu na imię było, Franka. Kto pamięta? Jakuba. Jakuba Franka, tak. To byli jakby to powiedzieć, odszczepieńcy od rabinicznego nurtu judaizmu i wprowadzili bardzo ciekawe pojęcie, szekina, czyli duch, która się idealnie wiąże z, my mamy przez grecką filozofię wytłumaczone, pneuma, z Duchem Świętym. I to spowodowało, że Żydom się Trójca Święta w ogóle w głowie pomieściła. No i w tym momencie ci Żydzi, którzy dali radę to pojąć, a jest ich bardzo dużo, słuchajcie, to jest 18 tysięcy rodów wołowscy. Samsonowicz twierdził, że pochodzi z frankistów, no i tak dalej. I zasiliły przede wszystkim, oni od razu szlachectwo dostali. Tak, był taki poziom intelektualny, że można by im spokojnie dać. Wszystko umiało czytać i pisać. I nieprawdopodobnie zasiliło inteligencję polską. Będąc katolikami, dzisiaj się ludzie ich nie odróżni. Na szczęście wszyscy przeżyli II wojnę światową, bo nikt tam już nie pamiętał, kto gdzie w XVIII wieku. Sam Frank źle skończył, bo on z kolei stwierdził, że skoro jest Mesjasz, to może on to będzie tym Mesjaszem. No i jedni mu uwierzyli, drudzy nie. W Oppenheimie mieszkali w Niemczech, które to miasto zajęli, jak już Państwu opowiadałem, polscy ułani i było jedno wielkie święto, trzy dni trwało, ponieważ się po polsku mogli dogadać z naszymi frankistami czy Żydami, jak mówiono
czy braćmi starszymi w wierze. Ostatecznie przyjął protestantyzm i zmarł gdzieś na garnuszku w 1801 czy 2 roku na garnuszku króla, przepraszam, margrafa Heskiego. No i tam gdzieś ma swój grób. Czy frankiści istnieją do tej pory? Nie wiem. Większość z nich zasiliła jednak katolicyzm, część protestantyzm, reszta wróciła do tak zwanego reformowanego judaizmu Haskali. Gdzie się na tym nie znam, więc nie będę tego rozwijał. Ale to jest również nasza emigracja. Nasz trzeci jeszcze, Zygmunt Krasiński, zdumieją się Państwo, pochodził z rodu tatarskiego. Z kolei właśnie Herbu Jeszczy, on jest Jeszczemic, tak? Ma taką pewną tradycję, to jest z Ciechanowa. A jak ktoś Państwa wysiądzie w Ciechanowie na dworcu, to pierwszą ulicą, jaką zobaczycie, będzie ulica Tatarska. No po prostu grupa Tatarów, bardzo znacznych, Mirzu, przyjęła katolicyzm i szlachectwo. I część z nich właśnie dostała Jastrzębca, część Dąbrowę, ale ze strzału. No i to są również nasze rody tatarskie. No pozostał na, i teraz tak rozparcelujemy, to gdzie Polacy w końcu? No wszyscy oni są Polacy. No czwarty oczywiście jest Nordwind. Czyli gdzieś z germańskiego rodu, widzicie, ale proszę bardzo, gdzieś z germańskiego rodu nasz Norwid, Cyprian Kamil. No, jedna z najwspanialszych, najbardziej mistycznych postaci, która przekazała nam kompletnie inną wizję niepodległości. Słuchajcie, jest bardzo ciekawe porównanie, czy inny naród ma jeszcze takiego Norwida. No, był Lamennais taki we Francji właśnie podobny, tylko ksiądz tym razem, ale ze świeckich ludzi chyba nie ma. Bardzo trudny do przełożenia na inne języki, ale jak się ktoś już polskiego nauczy, jeden z Francuzów powiedział, warto dla Norwida nauczyć się po polsku. No, to jest coś, co wskrzesza człowieka z martwych. Emigracja przy wszystkich swoich nurtach, a od razu mów, powiedzmy, miała cztery nurty. No, najważniejszy to był Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 Maja, czyli mówiąc w skrócie Hotel Lambert. Hotel Lambert chciał wykreować księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, zresztą poświęcił cały majątek, żył w ubóstwie, ale za to miał fantastyczne kontakty w Europie. To nie było właściwie osoby, z którą on by kiedyś się nie spotkał, czy to na kongresie, czy wcześniej, przecież pamiętajmy, był ministrem spraw zagranicznych Rosji. Drugim z kolei. Tytularnie był Worącow, on był tuż po nim, właściwie za niego. Drugą grupę tworzy oczywiście TDP, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, i ono skupia patriotów, narodowców, byśmy dzisiaj powiedzieli. Nie za bardzo oni się przejmowali Panem Bogiem, tą całą mistyką, uważali, że tu się trzeba twardo zabrać do roboty i optowali za powiązaniem sprawy polskiej ze sprawą polityczną Europy. Trzecią grupę stanowili rewolucjoniści z tak zwanej Zemsty Ludów, którzy zawiązali później coś, co się nazywało Młodą Polską. Ale to jest bardzo przyczynne, bo w Bernie Giuseppe Mazzini, jeszcze z paną, z grupą Brentano, tylko Brentano nie jest Włochem, tylko Niemcem, no ale ja już nie wiem dlaczego, ale tak jest, plus Teofil Gautier i ktoś jeszcze, zakładają Młodą Europę. I co jest zdumiewające, ta Młoda Europa ma cztery strony świata. Na południe to jest oczywiście Mazzini i jego Carbonari, ogromny ruch Risorgimento, czyli zjednoczenia Włoch. To jest Giovinna Italia. Na wschodzie Teofil Gautier, trochę złapany na siłę, zorganizował Jeunesse France, Młodą Francję. Ona konkurowała z masonerią, to była taka masoneria dla tych, co nie chcieli być masonami. No, tak już tam chcę powiedzieć, bo się posługiwała podobną metodą, ale nie miała całej tej filozofii pseudobiblijno jakiejś tam. To wszystko na śmietnik wyrzucili. Tu chodziło o odnowienie ducha politycznego, przywrócenie republiki, już bardziej umiarkowane. I to się zresztą uda. Słynny Lamartine jest właśnie takim dzieckiem tego ruchu, który będzie no właśnie przywódcą rewolucji lutowej 1848 roku. Zobaczymy, ma to związek z naszym dzisiejszym zrywem narodowym. I wreszcie bracia Brentano plus tam wielu poetów, no w tym Heine, to jest właśnie młoda Jugenddeutsche, młode Niemcy, które mają za cel zjednoczyć swój naród.
i na wschodzie wydawało mi się, że będzie dziura. A tu proszę, Młoda Polska, Le Level, Szymon Konarski i całe mnóstwo innych, którzy stali się emisariuszami. No, zasięg Konarszczyzny, czyli Stowarzyszenia Ludu Polskiego, był gigantyczny i wcale nie tylko polskiego. Nawet w ostatnich dokumentach Konarski już napisał Stowarzyszenie Ludu Polski, Litwy i Rusi. Dojrzał już do tego, co potem powstanie styczniowe rozwinie. To jest rok 1834-38, w 39 go w Wilnie stracono. No, wpadł przez zdradę, to była najgorsza plaga. Zawsze się trafił ktoś, kto albo wątpił w powstania i dla uratowania i ocalenia Polski donosił, albo mu za to płacili. To były dwa pożytecznych idiotów i skończonych łajdaków. Przeszli oni również do historii. Zaraz zobaczycie Państwo, Henryk Poniński zapłacił za to śmiercią własnego dziecka. I wreszcie ruch księdza Ściegiennego. Fantastyczny, słuchajcie. Stworzył falsyfikat. Jako list papieża Grzegorza tam któregoś, nie pamiętam tej numeracji, chyba 16, do ludu polskiego. No, papież ledwo wiedział, gdzie lud polski mieszka, a już do pisania listów było mu daleko. Niemniej tam złotą książeczkę napisał, która była, jakby to powiedzieć, chrześcijańskim rewolucjonizmem. No, coś takiego jak dzisiaj, byśmy powiedzieli, taki prekursor trochę teologii wyzwolenia, takiego walkę o Ewangelię z karabinem w ręku. I ponieważ sam pochodził z Lubelszczyzny, a był przeniesiony do Kielc, więc w tych dwóch ośrodkach, w Opolu Lubelskim i potem tu gdzieś pod Krakowem, Kraków oczywiście nie należał do kongresówki, zorganizował Związek Chłopski. Tak on się w sumie nazywa. Ja nie wiem, czy to my historycy to tak nazwaliśmy, czy sam Ściegienny już na to wpadł, ale on był naprawdę Związkiem Chłopskim. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie jego kazanie w niedzielę dnia, zwróćcie uwagę, 25 października. Pani Anno, którego dziś mamy? No właśnie 25. Właśnie. Po którym jeden ze słuchaczy natychmiast pobiegł do cyrkułu i doniósł, że tu taki jeden Piotr, ksiądz mu na, temu księdzu Piotr na imię, coś takiego głosił. Ściegienny, tak. I go jeszcze nocą aresztowano, dostał straszliwą karę kilku tysięcy uderzeń. Słuchajcie, on to wszystko wytrzymał. Kilka tysięcy uderzeń? Tak. Tak, do 3000. Zwykle już później to już nawet ci bijący tak to robili, żeby on przeżył, wytrzymał. Nerczyński wytrzymał. Mało kto w ogóle z Nerczyńska. Była najgorsza katorga, jaka w ogóle tam istniała w Rosji. I wrócił. I tu mu jeszcze w 1880, którym zdjęcie zrobiono, takiego potężnie zbudowa, prawdziwy chłop polski z taką rozanieloną twarzą. Właściwie taki już półświęty, byśmy powiedzieli. No, gdyby nie to, że mało pisał i trudno go było ocenić, i że był bardzo rewolucyjny, no to by zasługiwał duchowo. No, do końca nikt nie zbadał w zasadzie jego biogramu. W dzisiejszych pojęciach z całą pewnością by awansował na świętego, bo Rosji wybaczył. Oczywiście on to publicznie powiedział. To jest coś, czym chyba poszedł śladami Traugutta. No ale oczywiście całe to poruszenie chłopskie, jakbyśmy dziś nazwali, z biskiem Ściegiennego, diabli, czyli Rosjanie wzięli. I tu by się wydawało, że rzecz przygaśnie. A przypomnę datę, 1844. Ale minęło zaledwie 2 lata, a tu proszę, mamy zorganizowano bardzo silnie konspirację 3 zaborów. Najpierw zaczyna się Henryk Krajewski tu na terenie Świętokrzyscy, na przykład spisek świętokrzyski rozniósł się po całej kongresówce. Potem Edward Dębowski, kasztelaniec, syn bardzo bogatego z Klimontowic zresztą, magnata z rodu Dębno, czy herbu Dębno, trafia do Wielkopolski, tam się żeni. To jest taki chrześcijański komunista. Jest tyleż komunistą, co chrześcijanin. Jedno z drugim łączył. Zresztą, jak wiemy, chrześcijanizm też zakładał pewien duchowy komunizm, tyle że dobrowolny. To się tym różnił od całego reszty komunizmu. Nawet byli księża komuniści w XVII wieku, wyprzedzając wszystkich innych komunistów świata tego. I tenże właśnie Dębowski w tym duchu agitował głównie miasteczka. Do chłopów on, trudno powiedzieć, czy dotarł. Zapewne, ale
ale na to dowodów nie mamy, trafił ostatecznie do Rzeczpospolitej Krakowskiej i tu przygotował jej wystąpienie. Był ogromny spisek zwany Młodą Sarmacją, to z kolei szlachta galicyjska coś takiego zrobiła, szykując się do samowolnego uwłaszczenia chłopów, zrzekając się władzy nad chłopami. Szlachta zresztą dość dobrze obliczyła, że wynajmując tych chłopów do pracy na swoim polu, lepiej na tym zyska, niż pędząc ich na siłę, ci uciekają, podpalą, zniszczą, a w ogóle to tak zbierają, że trzeba po nich drugi raz to zbierać, więc było to irracjonalne i jednocześnie niezwykle narodowe. I słuchajcie, tu jest diabeł pogrzebany. Chorał to najpiękniej oddaje. Brandel, gubernator tego obszaru, był drugi jeszcze w tym Lwowie, w Tarnowie, wymyślił najgorszą z możliwych rzeczy, że oto szlachta zbiera się po dworach, żeby mordować chłopów. Szczerze mówiąc, szlachta mordująca chłopów to jak chłop mordujący własne bydło, które na niego pracuje. No, ja tu nie mówię w brzydkim znaczeniu, dla chłopa krowa była często ważniejsza od żony, no ale oczywiście dla niektórych. Natomiast właśnie dla całej rodziny, natomiast w tym przypadku do dzisiaj pozostaje tajemnicą. Dlaczego te ciemne chłopy w to uwierzyły? Bo ciemne. To się okazało, ale co gorsza, Brandel natychmiast rzucił, że cesarz w waszej obronie staje i daje wam wolną rękę, żebyście się bronili. No to co chłopy zrobiły? Zawidły, za kunicę, za co było i hajda na dworę. Szlachta o nie miała. Słuchajcie, były przypadki, że wychodzili ci szlachcice przemawiać i ginęli, wiedząc, że ich zabiją, ale oni muszą do ludu polskiego przemówić, my swoją krwią scementujemy kiedyś ten naród, tak padł. Dwór się broni i ojciec mówi, synu, nie strzelaj w chłopów, bo to ci to też Polacy. A on mówi, kiedy oni nas zabiją, ale ich wnukowie pójdą naszym śladem. 1846. Tak. I słuchajcie, 18 lutego eksploduje rabacja. Atak na dwory. I tych szlachciców, którzy jechali na spotkanie, między innymi Lisia Góra pod Tarnowem była takim miejscem. W odpowiedzi przyspieszono powstanie, które miało wybuchnąć 22 lutego i bardzo często jest tak zapisywane. Ale de facto wybuchło w nocy z 18 na 19, kiedy szlachta, zebrawszy się, wypowiedziała posłuszeństwo Austrii. To było ważne. Powstanie się zaczyna wtedy, kiedy my w imię Polski, a nie jakieś inne, wypowiadamy zaborcom prawo do rządzenia naszą ziemią. Przywracamy sytuację, jakby tu Polska istniała zawsze. Ktoś to przyrównał do wynurzenia się okrętu podwodnego. My tu jesteśmy gospodarzy. I teraz zaczyna się podwójna wojna. Z jednej strony Austria występuje przeciwko, tam gdzie chłopów zabrakło, w drugiej puszcza całe zagony, jak się ciągną, słuchajcie, wzdłuż Wisły, mordując i rabując dwory. Jak się to czyta, słuchajcie, krew zamarza w żyłach. Smardzowa, może stamtąd Smarzewski pochodzi, nie? Gród Dwór Boguszów. No tam właśnie był największy spór Jakuba Szeli, który dowodził tymi chłopami. On ich trochę pozbierał, trochę ich ucywilizował, porobił z tego oddziały, zagony. Kazał przywozić tych szlachciców do siebie, nie zabijać. I wtedy Brandel rzuca najgorszą, jaka nas w ogóle w czasie zaborów spotkała, krzywda. 5 guldenów za głowę. Drodzy Państwo, gdyby ktoś tu na placu zamkowym ogłosił 500 zł od głowy, ja nie wiem, czy byśmy wrócili do domu. Każdy każdemu głowę ucinał, a był przypadek, że jedzie taka pijana banda, uciąwszy głowę 5 szlachcicom, kiedy on w lesie napadła inna banda i głowy ucięła. I wtedy było wszystkie głowy, każda głowa 5 guldenów. Dla chłopa, który tam tyle w życiu nie widział guldenów, była to dostateczna zachęta, aż przyszła niedziela i księża z ambon do piekła pójdzieć. I wtedy chłop się dopiero upamięta. Jak wiemy, z Jakubem Szelą było tak, że on w końcu wszedł w spór z Austriakami. Austriacy rozgromili to jego państwo, wybatożyli tych wszystkich chłopów, ci wrócili do chałup, a Jakuba za głowę i na Bukowinę.
I tam dali mu ogromne gospodarstwo. I to zdradziło sytuację, że on był w zasadzie w jakiejś formie agentem austriackim, czyli mówiąc krótko, przez nich inspirowany. Ale tam, gdzieś po 10 latach, dopadła go grupa mścicieli i zamordowała mu syna. Ja nie wiem, czy jego samego też w końcu, nie? On się podobno zabił ostatecznie, ale nie jego, jego rodzinę uderzyli, tak jak mafia to robi. I taka zemsta go dopadła. Chłopów dopadła o wiele gorsza zemsta. To do dzisiaj, słuchajcie, o to mi opowiedzieli księża na Jasnej Górze. Nie ma panów, nie ma pańszczyzny, to nie idziemy w pole. Słuchajcie, przychodzi rok 1947, gigantyczny głód. Na dokładkę jeszcze był pomór na kartofle. Pamiętamy, że w tym czasie Irlandia umiera, 1,5 miliona z głodu. U nas umarło 500 000 w całym paśmie. Wszyscy ci mordercy po prostu umierali w pasie, w paśmie. Dzień dobry, Julianie. Proszę bardzo, kto jeszcze nie otrzymał, to jest ściągawka Polskiej Narodowej. Wymiera w pasie Wisły. Ostatecznie chłopi z przerażeniem zebrali się i w sierpniu 1947 roku, w sierpniu 1947 roku idą na Jasną Górę. Słuchajcie, nieprawdopodobny opis się zachował na Jasnej Górze, ksiądz Zachariasz Jabłoński nam to czytał. Przyszła Galicja. Bracia zamknęli Jasną Górę, powiedzieli, mordercami jesteście. Galicja 3 dni biwakuje pod Jasną Górą. Odbywają się egzekwie, odbywają się różnego rodzaju pokutne nabożeństwa, co któryś tam wychodzi do nich, cywilizuje tych chłopów, kazania głosi, ogniska się palą, to wszystko bractwo tam dostarczają im żywność, bo to wygłodzone strasznie, z kobietami, z dziećmi, wozami, to wszystko zjechało. Po czym wychodzą nagle wszyscy zakonnicy, 180 ich było, z konfesjonałami na plecach. I ustawiają pod Jasną Górą, tak jak my to dziś widzimy, tam trochę inaczej było, ale nie było tych pawilonów, ale tak nic to wygląda od czasów szwedzkich. I teraz tak, od piły tu, od siekiery, od kosy, od ognia i każdy musiał się ustawić wedle grzechu swojego. Słuchajcie, czegoś takiego Polska nie widziała. Ustawiły się te szeregi tych chłopów biednych na kolana i dopiero wypuszczano na Jasną Górę po porządnej spowiedzi. Pokuty też były potężne, no ale odżyła ta Galicja. Szlachta przeklęła chłopa polskiego. Pojechała do miast, powiedziała, w ogóle patrzeć nie chcę. Niektórzy po kilku latach do tych dworów powracali. Dało to jeden pozytyw. Zawsze jakieś zło, coś na końcu daje, że już Austria nie miała wyjścia. Wiosnę ludów musiała uwłaszczyć chłopa polskiego. No nie dało rady, szczególnie, że szlachta ogłosiła, bo to akurat na świętego Wojciecha wypadła Wielkanoc, więc uznano to za nieprawdopodobną koniunkcję, że Polska się odrodzi na świętego Wojciecha. No i szlachta zrzekła się, przygotowano manifest, w którym chłopom darowano ziemię. Żeby uprzedzić działania szlachty, gubernator Stadion na własną rękę, bez zgody cesarza, zrobił to samo, argumentując, że dla dobra najjaśniejszego pana. A jak wiemy, tam się najjaśniejszy pan w Wiedniu akurat zmieniał z Ferdynanda na Franca Józefa. Musiał z tym zdążyć, żeby odebrać Polakom argument do przechwycenia chłopa. Bardzo trudno było tego chłopa przechwycić, ale słuchajcie, wykonano gigantyczną robotę intelektualną wśród chłopstwa galicyjskiego. Dzieci morderców wychowano na patriotów. Stąd są potem legiony, to są wnuki. Jeszcze dziadek piłą rezał szlachcica, ojciec uczył się czytać i pisać u niego, a wnuk już szedł do legionów. Tak żeśmy wyszli ze zbrodni na niepodległość. To jest jeden nurt. Drugi nurt jest to Rzeczpospolita Krakowska, która ogłosiła, że powstanie ma wybuchnąć w wszystkich trzech zaborach, ponieważ zaborcy się łączą przeciwko nam. Jak to mówią, skoalicjują się przeciwko każdemu z tych ruchów, więc trzeba wszędzie. Oczywiście nie był to roztropny pomysł, dzisiaj to widzimy, ale i wykonanie było na tyle blade, że nie przyniosło wielkich strat. Natomiast rzeczywiście, tak jak to Państwo macie napisane na kartce, powstanie jest trójzaborowe. I najlepiej do niego to określenie pasuje.
Nie żadne krakowskie, nie żadne, bo było i w Wielkopolsce, bo było i w... No trudno powiedzieć, żeby powstanie krakowskie w na Podlasiu. No. To jest idiotyzm. Sam w sobie młodzież zresztą ślicznie wyłapała, więc... I to już ktoś przede mną to wymyślił, ale ja to rozpropagowałem. Lutowe. Nie żadna rewolucja krakowska, nie żadne powstanie krakowskie. No bo to jak wytłumaczyć krakowskie na Kaszubach? No. A było. I teraz ono ma bardzo ciekawą konstrukcję. Oczywiście spowodowało wyzwolenie się Krakowa na przeciąg 2 tygodni. Powstał rząd Tysowskiego i właściwie Tysowski był dyktatorem. Tyle tylko, że go bardzo szybko obalili i jakiś Gorzkowski za niego tam był. I wtedy Dębowski, który nikim nie był, za pistolet swoim towarzystwem patriotycznym najechał tą całą kamienicę pod Baranami i zmusił ten pseudorząd, żeby przywrócili Tysowskiego, co zresztą świetnie w filmie o Dębowskim nakręcono, tam Garlicki go bardzo dobrze gra. I sam stał się duszą całego przedsięwzięcia. On sam Wieliczkę poderwał, obrabowali skarb w Wieliczce i przynieśli do Krakowa kilkanaście tysięcy złotych guldenów austriackich, zasilając powstanie. Doszło do jedynej potężnej, na owe czasy oczywiście, bitwy pod Gdowem, w którym Skurzewskiego, generała naszego, jedynego zresztą generała tego powstania, Austriacy po prostu w polu z armat rozstrzelali. I rozpierzchła się ta cała nasza kawaleria, część chłopów tam uczestniczyła i rozeszła się wiadomość, że chłopi idą na Kraków. No i wtedy Dębowski postanawia wyjść do nich z orędziem patriotycznym. Co robi? Wszystkie sztandary, słuchajcie, z kościołów wyciągnięto. Chorągwie kościelne. I ruszyła potężna demonstracja 28 lutego, ostatni dzień lutego, przez most na Podgórze. Na Podgórzu zamiast chłopów czekały 3 roty austriackie. Oddały 3 salwy. Padł Dębowski, to wiemy na pewno. Ale co potem? Do dziś nie wiem. Tak jak Petef i później padnie w powstaniu, też go gdzieś na Syberii jego ślady znaleziono. Różne są opowieści. W filmie jest, który nakręcono na tej kanwie, że jeden z pasjonatów, jeden z miłośników Dębowskiego, Dębowski świetnie przemawiał. Napisał zresztą świetne opracowania w 4 tomach wydane, a miał 23 lata. Jeden z jego miłośników po prostu odciągnął ciało i pochował gdzieś w lesie. No, takie jest jedno. Ale drugie mówi, że został franciszkaninem i u reformatów dokończył żywota 40 lat później. Trudno powiedzieć, czy to prawda, czy legendę ktoś zmyślił. Faktem jest, że nam chłop zaginął po prostu. Przywódca naszego zrywu 46 roku. Na terenie Galicji naliczyliśmy, czyli ci co badali, około 11 punktów. Na przykład piękne było poruszenie Chochołowskie, gdzie miejscowy nauczyciel Andrusikiewicz z księdzem Łętowskim postawili guroli do walki. Zdobyli również suchą górę i głodówkę, która była na Węgrzech, czyli na dzisiejszej Słowacji. Stamtąd kasę przywieźli, dość dużą, celną. I chcieli, tak powiem, Podhale całe poruszyć. To był przykład fantastycznego patriotyzmu górali. Ale górale z Cornego Dunajca wyszli im naprzeciw i była bitwa pod Czerwonym Dunajcem. Skończyła się katastrofą naszych patriotów. Do dzisiaj nikt z Chochołowa nie bierze żony ani męża z Czarnego Dunajca. Nie lubią się, znaczy tym czarnołowcom się stał Czarny Dunajc. A czy on padł ofiarą intrygi austriackiej, po prostu tam było wielu tak zwanych urlopników, czyli żołnierzy na urlopie i natychmiast zarządzono, że mają być zmobilizowani, to oni się stawili. Zrobiono z nich rotę, dano im broń, no i na Chochołowian ich puszczono. Ale to nie było jedyne miejsce. Po nim był drugim, gdzie był ksiądz Świętopełk. Boże, jak mu dalej było? Po Puławski. I on zginął. On prowadził tych swoich kosynierów, no i do niego oddano salwę, trafiono go prosto w piersi. Został tam pochowany, mało znany. I takich miejsc było no, kilkanaście. Jedyne poruszenie na wschodniej części Galicji, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli na Ukrainie, było w Nawojowej, gdzie z kolei udało się zmobilizować miejscowych górali. Huculowie to poparli.
Ale o Huculach niewiele wiemy, Austriacy bardzo zatarli te ślady. No i wreszcie ci, którzy zginęli na Górze Stracenia. Że jeden mi wyleciał z pamięci. Teofil, no i tu mam dziurę, ale teraz sobie przypomnę. Ci z kolei opanowali Pilsno, Lisią Górę, atak był na Tarnów. No oczywiście wszystkie były bezskuteczne. W 1947 odbył się proces, no i ich tam powieszono. Od tej pory była to Święta Góra Lwowa. Ale ruszył się Śląsk. 4 marca nasi powstańcy opuszczają Kraków, oddają Kraków. Do Krakowa notabene weszli Rosjanie, nie Austriacy akurat, żeby było śmieszne. Dopiero w październiku oddali Austriakom Kraków. I wtedy naprzeciw tym Polakom wyszli z 6 osad śląskich Polacy. Witać ich chlebem, solą, bandażami, czym co trzeba było. Po prostu ich przyjęli. I na ten moment prosacy się uciekli z tych miast. Oni się przestraszyli, że jest po to z bronią całe bractwo. No więc prosacy się taktownie wycofali. Aczkolwiek, słuchajcie, jedyni prosacy ujawnili, że to była dywersja Metternicha. Właśnie owo przekupywanie. I Metternich za to zapłacił, w końcu Europa się przeciwko niemu zwróciła. I upadek Metternicha, no to jest wspaniała wiosna ludów samych Austriaków. A więc tu trzeba Prusakom oddać cześć. Oni tego Metternicha właśnie publikowaniem i medali, i obrazów z tej rzezi, i jakichś z opisu scen, czasami zmyślonych, ale z grubsza oddających grozę sytuacji, no samych pamiętników, słuchajcie, tam padło, rozbito 500 dworów, a padło 1000 ludzi, głównie oficjalistów, no ale oczywiście, gdzie szlachcic nie wycofał się w porę, też ginął. Choć nie wszędzie, czasami jak wyszedł, to go wieś ocaliła przed inną wsią, która jeździła i głowę obcinała. I słuchajcie Państwo, na Śląsku na moment przeszło razem z tymi ludźmi przebudzenie narodowe. Ślązacy odkryli, że są Polakami. I to jest bardzo ważny szczegół. W wiośnie ludów już we Wrocławiu będzie kongres Polaków. Tychże właśnie przebudzonych. Miarka wtedy się budzi i wydaje Górnoślązaka dla tychże swoich krajów. 22 lutego również eksplodował Poznań. Z 3 miejsc, z Chwaliszewa, Kurnika i Górczyna, ruszyły 3 zagony na Poznań. No na moście Chwaliszewskim, który wtedy był pod Poznaniem, dzisiaj już w środku, doszło do bitwy, w której po prostu naszych Prusacy rozstrzelali, wsadzając innych do więzi. Dowódcą całości miał być Mirosławski, ale w Świniarach jeden z kolonistów niemieckich, to był straszny problem właśnie, ci Niemcy rozsiani, doniósł, że gdzieś strasznie długo światło się pali w oknie. No i to wystarczyło, żeby go aresztować. Okazało się, że jego papiery poświadczały. To jest militarna głowa całego zrywu, którego w związku z tym nie było. Aresztowano 180 osób, 146 skazano, w tym około 48 na karę śmierci. Z tego nic nie wyszło, bo wybuchła rewolucja w 1948 roku w Berlinie. No i to był nasz wódz zmartwychwstały, jak o Mirosławskim pięknie poezja i współcześni mówili. No ale w tym momencie on trafia do więzienia. Zdrajcą jest również Henryk Poniński, którego starano się wciągnąć. I on nie tylko odmówił, ale się sprzeciwił w końcu dla ratowania Polski i stanu posiadania, bo mówił, słuchaj, no nas wydziedziczą z wszystkiego, co my tu mamy, jak opowiemy się przeciwko królowi. Doniósł do cyrku pruskiego. Mimo to huzarzy pruscy najechali mu dwór i jego żona poroniła. Wszyscy powiedzieli, kara boska na ciebie spadła za zdradę. Tak to zostało zapisane. Poruszył Kaszubów Cejnowa, Florian Cejnowa, który potem będzie w ogóle jakieś takie trochę tuskopodobne ruchy robić, czyli że Kaszubi to oddzielny naród i w ogóle tam stosunki polsko-kaszubskie trzeba nawiązać na równych prawach. No on później będzie takim budzicielem, ale w tym momencie jest patriotą. Zebrał oddział około 1000 chłopa, zeszło się to pod Stargardem i usiłowało napaść Stargard. Prusacy się dowiedzieli, okopali się i tak całą noc Polacy chodzili wokół tego Stargardu. W końcu doszli do wniosku, nie, odpuścimy sobie, się rozeszli. Słuchajcie, jest bardzo ciekawe, że jednym z osób, która ostrzegła Niemców i stała się Niemcem, był niejaki Jakub Zelewski. Jego prawnuk,
jest von den Bach Selewski. Po wieczu. I wreszcie kongresówka. W kongresówce były trzy wystąpienia. Jedno bracia Mazaraki zrobili w Miechowie, ale zbuntowali po prostu wszystkich innych i z tymi chłopami pomaszerowali na Kraków. I tyle było. Potem niestety Austriacy wydali Mazarakich obu, pamiętam ich imion, Rosjanom. I ci ich wywieźli aż za Bajkał. Tam są groby obu Mazarakich. Bardzo tacy patriotyczni ludzie. A drugim był pan Talejmon Potocki, z takiej już najbiedniejszej rodziny Potocki, który opanował w Siedlcach ratusz. I bronił się w tym ratuszu ze dwa dni, aż go w końcu dopadli tam. No nie wytrzymał, po prostu zasnął, czy tam nocą zrobiono na nich napad i chłopców tam pojmano. I go na tym placu przed ratuszem powieszono. Ale trzecim miejscem, słuchajcie, jest Warszawa. Nieprawdopodobny spisek był zawiązany. Jak opanować most, jedyny wtedy na Wiśle, nie było jeszcze Kielbedzia. Jak opanować ratusz, jak opanować zamek, to jest ale. Jak opanować Stare Miasto i jak opanować Pałac Saski na Placu Saskim, którego dziś nie ma. Trudno go sobie nawet wyobrazić, ale pod tym pałacem, w tejże kolumnadzie, a kolumnada jest przecież z początku XIX wieku, nie wiem, czy nie Marconiego, była warta. I słuchajcie, chłopcy wyszli 22 w nocy z kościoła Świętego Krzyża, to był spisek świętokrzyski, okrążyli, zebrali się tam w takim lasku, bo tam jeszcze był lasek, tam jeszcze nie było Ministerstwa Skarbu, czy tam czegoś, i stamtąd wyszli na plac i walnęli salwę w tą honorową, w tą wartę. No to warta do nich zaczęła strzelać. Cały pałac saski walił w nich, ale ponieważ już było ciemno, to nie bardzo wiadomo, jedni nie wiedzieli, kto do drugich strzela. Jedyny pozostały, że to był obstrzelany pałac saski, który potem długo mówiono, że właśnie to są kule patriotów polskich. I bractwo, jak przyszło, tak się wycofało do Świętego Krzyża, wlazło do podziemia i tyle Ruscy widzieli. My to wiemy, bośmy w tym Świętym Krzyżu, słuchajcie, ślady się tego zostały. Zarówno ukryte jakieś elementy z tego właśnie mniej więcej okresu lub z powstania styczniowego później, w tak zwanym podwójnym podziemiu, w pośród jednej głównej sali, ale ona ma jeszcze taką mniejszą. Tam dzisiaj są akumulatory dla nadawania mszy świętej. A wtedy była nasza konspiracyjna salka studencka. I tam żeśmy również na murach były wypisane. Między innymi, no przynajmniej ja tak twierdziłem, że jest data 22 luty 1846. Warszawa też wzięła udział. Ale co to oznacza? Że tylko te dwa miasta, Siedlce i Warszawa, mają wszystkie powstania. Jak było w Krakowie, to nie było tu, jak było tam, to nie było. Każde było gdzieś tam, ale w tych dwóch było wszystko. No, nie było oczywiście powstania warszawskiego w Siedlcach, ale była akcja Burza, która jest przecież wstępem, czy też przed powstaniem warszawskim na Kresach, również takich, jakimi było Podlasie. I te dwa miasta mogą aspirować do tytułu miast z wszystkich zrywów Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, do XIX wieku wszystkie zrywy są wspólne. Takim postzrywem jest konspiracja Bokszczańskiego, który w Smorgoniach zorganizował chłopu, no mniej więcej to samo, co ksiądz Ściegielny, tylko że w bardziej świeckim wydaniu. I tam go dopadli, też ktoś zdradził, ale on zdążył uzbroić tych chłopów. I on z nimi, z kosami wystąpił w tych Smorgoniach i tam spoturbował jakiś szwadron miejscowego wojska. No, ruszyła karna ekspedycja, jego pojmali, trafił na Syberię. I tyle o nim do dziś wiemy, nawet nie wiemy, gdzie pochowany. Ale zryw był. On kończy ten najbardziej nieszczęśliwy z naszych zrywów, czyli powstanie lutowe, czy też zryw trójzaborowy. Jeden przebłysk miał na Kresach, trzy w kongresówce, 8 w zaborze pruskim i 12 z Krakowem, już licząc, no w Krakowie to w ogóle cały Kraków był wyzwolony, cała Rzeczpospolita na moment. Takim błysnęła jednym błyskiem i zgasła. W Galicji. I takie jest pokłosie naszych trójzaborowych wyczynów. Oczywiście szaleństwo. Gdyby nie to,
że rok 18 powtórzył dokładnie rok 46. Z Krakowa się zaczęło, Galicję wyzwolono, potem kongresówka i na końcu poznańskie. I tak się skleiła Rzeczpospolita. Można powiedzieć, że my sami odrzuciliśmy ten zryw jako nic nie warty, no ale Pan Bóg się do niego przyznał i wrócił jakąś drogą okrężną do naszej historii. Co bez niego brakowałoby czegoś. Jedyna rzecz, która pozostała, rząd narodowy powołany w Krakowie, autentyczny i prawdziwy, uchwalił zniesienie wszystkich tytułów szlacheckich. Od tej pory byliśmy równi. Wtedy też orzeł traci koronę, dlatego że to jest symbol demokratów, natomiast trzyma dwa wieńce w ręku, w dwóch szponach, po dwóch stronach, co było symbolem równości. Ale dzisiaj to się bardzo ładnie interpretuje, zważywszy, że za komuny korony nie było. Orzeł ma koronę, gdy Polska jest suwerenna, a gdy Polski nie ma, jak za Legionów, czy za PRL-u, czy za Dębowskiego, to korony nie ma. I to jest nagroda, a nie kara. Tak to dzisiaj wśród młodzieży i w podręcznikach i słusznie funkcjonuje. Aczkolwiek przez przypadek. Kończy się ten zryw czym? Że się Europa zachwyciła. Oni to trochę inaczej zrozumieli, opowiedziano im mniej więcej, co miało być, a nie co było, ale Francuzi zrobili coś w rodzaju bankietów ku czci Polaków. I również Szwajcarzy zaczęli to świętować. Między innymi Szwajcarii doszło do wojny domowej, był tak zwany Sonderbund, czyli jakiś związek specjalny, który kolaborował z Austrią. No więcej to, co Kody dzisiaj tam się odwoływał, ta Austria miała przyjść z pomocą, no i oni się tam zbuntowali. I teraz, słuchajcie, Polacy stali się łącznikami między grupami demokratów i właśnie z tej młodej Polski powstał, posłużył się w dużej mierze Polakami, około 800 ich było, marszałek Dufour, który zorganizował grupy republikańskie. I te zapobiegły inwazji Austrii na Szwajcarię, rozbijając tych, no tych takich, no nie wiem, może ich trochę krzywdzę, kodowców tamtejszych, w bitwie pod Rettikonem. I tam wzięli udział Polacy. Polacy dowodzili nawet na jednym skrzydle. Była przedziwna bitwa, bo trwała do popołudnia, o czwartej ją przerwano i ci, co strzelali do tamtych, natychmiast opatrywali rany tamtym, do których strzelili. I nastąpiła zgoda. Tam nikt z rannych już nie umarł, nie było żadnej zemsty. Od razu rozbrojono i od tej pory Szwajcaria już ma święty spokój. Pokój narodowy. To była również robota polskich patriotów, którzy porozumiewali się, którzy nie byli z żadnego kantonu i mieli taką łatwość. Oni tam odegrali taką rolę złotej nitki. Francuzi natomiast zabroniono im publicznie publikować tekstów politycznych. Guizot był taki fatalny minister. I to wtedy postanowili zrobić co? Bankiet. No, Francuz bez jedzenia, to nie Francuz, a już bez ślimaków tym bardziej. I na takim bankiecie każdy, trzymając puchar w ręku, oczywiście z szampanem, mógł mówić 2 godziny. I to było publikowane. I słuchajcie, zrobiono święto na uczczenie polskiej rewolucji 22 lutego. Wspaniały bankiet. Gdyby nie to, że ten Guizot postanowił bankiet rozpędzić. No, ale bankiet się nie dał łatwo rozpocząć, bo on był publiczny, on był... Ja nie wiem, jak oni to zimą zrobili, ale czytałem, że to było w grudniu, na tym śniegu, te stoły i tak dalej, tam olampiony. I padły strzały, kilku zabitych. Słuchajcie, Paryż zerwał się w jedną chwilę. Mamy rewolucję lutową. W rocznicę nasz. Jest jedyny pożytek z naszej rewolucji, z naszego powstania. W 2 dni porąbano tron, ogłoszono republikę, zmienił się ustrój, ale z szybkością dyliżansu, który prasę francuską rozwoził po Europie, rozeszła się zimą Le Printemps de Peuple. Wiosna lodów. Najpiękniejszy zryw w Europie. Słuchajcie, nie znam drugiego, w którym by wszystkie narody wzięły udział. Definicja wiosny ludów jest taka. Narody, które w niej, w wiośnie ludów wzięły udział wszystkie narody Europy, ponieważ te, które nie wzięły udział, już nie istnieją. Prawda. Odkryłem, że nawet elementarz dla Lapuńczyków Norwegowie wydrukowali w 1948 roku. Wiosna ludów przebiegała w 4 poziomach. Rewolucji, no to u nas się stało w 1946. Zjednoczenia, to Niemcy i... Rewolucja przebiegała w pasie poziomym. Od Francji, to u was gdzieś tu będzie, poprzez Szwajcarię, gdzie było przedwiośnie, i dociera do Austrii.
z przedłużeniem to na Węgry, które będą wyjątkiem. Zjednoczenie odbywa się z północy na się z południa na północ. Wiosna ludów, jej przedwiośnie neapolitańskie wybucha, kiedy Mazzini wysyła broń z Malty na Sycylię. I wysyła telegram, już były, że przesyłka tam coś, tam ciotka dobrze się czuje, czy coś w tym rodzaju. I to oznaczało wybuch już w styczniu rewolucji na Sycylii. Król Bourbon, zwany Bombą, tam czapką frygijską machał i tak dalej. W Neapolu to też zrobiono, ale to jeszcze nie jest wiosna ludów. Dlaczego? Dlatego, że jednak trzeba oddać Francji to pierwszeństwo. To bez tego to nie byłoby takiego potężnego ruchu, byłoby po prostu lokalne. Więc to są trzy przedwiośnia. Krakowskie, szwajcarskie i sycylijskie, czy neapolitańsko, sycylijsko-neapolitańsko, Sycylii się tam przeniosło na górę. I wreszcie ruch trafia do Rzymu, Rzym się staje republiką, próbuje się zjednoczyć, kończy się cały ruch w Wenecji. Ostatnia Wenecja się broni, Daniele Manin. I to jest jedyny moment, kiedy, słuchajcie, pierwsze w świecie bombardowanie z powietrza. A wiecie z czego? Z balonu, oczywiście, z balonu ręcznie rzucono bomby na plac Świętego Marka. I oglądałem takie miejsce, gdzie jest ogrodzone, tu w 1949 roku akurat padła bomba, pierwsza bomba z powietrza. Pierwsze zdjęcia również pojawiły się właśnie z wydarzeń paryskich. Wtedy Daguerre biegał po tym Paryżu i pierwsze wojenne zdjęcia są nędzne, bo nędzne, ale jednak. Wcześniejsze te dachy Paryża, nikt dokładnie nie wie z którego roku. No, ale jak wiemy, 10 lat już wcześniej istniał Daguerreotyp, nawet nasz Chopin zdążył się sfotografować, ale on chyba w 1949 roku, bo ma taką bardzo zmizerowaną minę. Ale już z tych wydarzeń, z tych barykad, które wtedy powstały, mamy pierwsze wojenne i historyczne zdjęcia. No nie licząc jakichś tam portretów. I słuchajcie, co jest ciekawe. I powstają cztery ruchy, w czterech miejscach, ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Zdumienie budzi wybuch powstania w Limerick i w Kildare, w Irlandii. To są te głodowe ruchy, gdzie ludzie nie wytrzymali. Dlaczego? Brytyjczycy w chwili głodu wywieźli zboże z Irlandii, bo nikt nie był w stanie go kupić. Sami Brytyjczycy, Anglicy się dopiero dowiedzieli i to zboże z powrotem do Irlandii ratować przed głodem. Powstał specjalny komitet i tak dalej, ale tu się zaczyna niepodległość Irlandii. Nie da się z Brytyjczykami, którzy mają w nosie nasz głód i cały nasz naród. To jest przyczyna potężnej nienawiści Irlandczyków do Brytyjczyków. Zresztą w dobrym angielskim języku z irlandzkim dużym akcentem są w stanie im to Irlandczycy wytłumaczyć. Drugi to jest nasz ruch niepodległościowy. Zaczyna się w Krakowie, przebiega przez Wielkopolskę, kończy się we Lwowie. O Warszawę tylko muśnie i opowiem wam ten jeden taki wyjątkowy przykład. Potem mamy Rumunię, która się próbuje i wyzwolić od tureckiej niewoli, rzeczywiście powstanie w Bukareszcie, ale i zjednoczyć Wołoszynie z Mołdawią, czyli w ogóle stworzyć Rumunię. I wreszcie czwarty, najmniej bym podejrzewał, ale ponieważ każdą książkę jakiegoś historii jakiegoś narodu zawsze otwieram na roku 48, otwieram ci historię Hiszpanii i co widzę? Powstanie Basków. A wiecie dlaczego? Bo Baskowie mieszkają i w Hiszpanii, i we Francji, a właściwie mieszkają w Baskonii. Tylko ta Baskonia należy. Tu masz zabór francuski i zabór hiszpański. I jak wybuchła rewolucja we Francji? To król hiszpański zrobił granicę, zabronił przewożenia, no bo wiadomo, ta literatura przejdzie i tak dalej, więc zrobił tak zwany kordon sanitarny. A oczywiście z czego żyli Baskonowie? Z przemytu. Wszystkiego, czego nie było we Francji. Tam oliwki, tam różne rzeczy dziwne, no i oczywiście perfumy, jakieś inne przemycali. No i ci brakanierzy właśnie, czy ci, jak ich nazywano, przez moment mi przeleciało. Albo nie, to po francusku. Tak, brakanier. Wywołali powstanie, które miało przypomnieć. I tu się zaczyna droga Baskonii do niepodległości. Spójrzmy na mapę. No my jesteśmy zjednoczeni Rumunia, ale Irlandia walczy o zjednoczenie Baskonia do tej pory. To są te skrzydła. Ja to młodzieży zrobiłem w taki sposób, w postaci tak zwanego krzyża celtyckiego. Wyobraźcie, wiecie, jak wygląda krzyż celtycki. No, ma najważniejszą rzecz, na taką obręcz dookoła, obręcz czasu. Środek to jest Szwajcaria, no to mamy przedwiośnie szwajcarskie. Francja, Austria i Węgry. Węgry mają i rewolucję, i niepodległościowy zryw. W tych czterech, w pionie oczywiście jest
Dania z Norwegią. Norwegia się wtedy zerwała. Pierwszy raz do niej, oczywiście wyrywając się Szwedom spod opieki. Dania, która próbuje zjednoczyć obszar Szlezwika z Holsztynem. Tam się urodzą do niepodległości Fryzyjczycy, którzy na drzwiach kościoła obyczajem Lutra przybili 10 tez niepodległego narodu fryzyjskiego. Do dzisiaj to stanowi podstawę historii Fryzu, której my jeszcze po polsku nie mamy. Ale ja mam szwagra Fryzyjczyka i mi to wytłumaczy, co ja wam mówię. W Danii oni się nie buntowali, natomiast buntowali się w Holsztynie, w mieście Hums. To zapamiętałem, resztę nie pamiętam. Potem lecą Niemcy, no od Prus przez środek aż do Bawarii, Badenii. I w Badenii wspaniałe powstanie. Prawie 300 Polaków tam bierze udział. Właśnie do dzisiaj tam kocham Polaków. I czci to powstanie. I oczywiście Włochy od Lombardii w dół, aż do Sycylii, no i na końcu ta Malta, która dała iskrę do Sycylii. W czterech narożnikach są cztery ruchy niepodległościowe. Polska, no wiadomo, my również zjednoczeniowy, no ale najpierw trzeba się wyzwolić. To jest właśnie nasza Wiosna Ludów. Rumunia swoją ma, tam zresztą agenci Gioia Czartoryskiego. No ci Baskowie, o których wspomniałem, i Irlandia. A w tym książek jest przebudzenie narodowe, równie ważne, choć niezbrojne i nie może prowadzić do niepodległości, ale do wolności, jakbyśmy to powiedzieli, do samoświadomości. A więc mamy narody celtyckie. Szkoci po raz pierwszy piszą po szkocku, właśnie wtedy, tłumacząc zresztą, próbując wskrzesić język szkocki. No, on się utrzymał tylko na Hebrydach, ale do dzisiaj przyzwoity Szkot próbuje przynajmniej porządne gratulacje świąteczne po szkocku umieć powiedzieć. Walijczycy. Wszyscy wstąpili do kościoła metodystów i dzięki temu przetrwali z językiem walijskim. 1,5 miliona mówi po walijsku, ale filmy są po walijsku i tak dalej. Język man się odrodził, manksów na wyspie man. I Korwalia przeżywa swoją reliwę. Do dzisiaj 3,5 tysiąca Korwalijczyków próbuje mówić po korwalijsku, bo istnieje taki. No od tego są korniszane pojedyncy. Ale najciekawszą rzeczą, że Kornwalia po kornwalijsku nazywa się Kernawe, a tak się nazywało gniazdo rodowe Gedyminów. Coś jest na rzecz. Gedymin, Godwin, Haraldas, Algirdas, Patryk tu i tu. Legenda mówi, że te Kornwalijczyki tam, taki się nazywał Child of Cornwallis, ale jego imię nie Derek. Ale nieważne. Właśnie jego potomkowie mieli trafić na tę Litwę i tam się zagnieździć. Być może Jagiellonowie to właśnie Kornwalijczycy. Nie jest to wykluczone. I wreszcie mamy Bretończyków, którzy są również przebudzeniem celtyckim. Mamy przebudzenie iberyjskie. No to już poza tymi Baskami budzi się kto? Katalonia! Katalonia! Wreszcie budzi się również Galicja i Andaluzja. Oraz już nie wspomnę o Wyspach Kanaryjskich, bo to oddzielny problem. Wreszcie mamy narody bałkańskie. No tu przede wszystkim prym będzie wiodła Bułgarię. No Grecja już jest częściowo wolna, ale na przykład Wyspy Jońskie się wyzwolą. Wreszcie dojdzie do tak zwanego ilirizmu, czyli wyzwalania się narodów słowiańskich. Pod wpływem Chorwatów wyzwolą się Bośniacy, choć przez chwilę. Serbia już będzie całkiem wolna. No i już wkrótce, kilka lat po Wiośnie Ludów, wybuchnie powstanie w Czarnogórze. Francuzi staną w obronie, no i Turcja będzie musiała podpisać dokument, w którym uzna, że Czarnogóra nie jest Turcją. I w ten sposób Czarnogóra ma niepodległość w 1862 roku, to już przed naszym powstaniem. Jeszcze dojdzie do tego ruch macedoński, mało znany, i ruch albański ostatni, ale się właśnie wtedy rodzą. Najfajniejszy hymn w Europie, no poza Marsylianką i oczywiście naszym, to jest Deszparte Rumunów, obudźcić. Fajne słowa ma nawet. Właśnie ułożone przez młodego poetę, który oczywiście, jak to przystało na poetę, wkrótce na gruźlicę umarł. I wreszcie ostatnie narody bałtyckie. No to jest przede wszystkim Litwa. W Litwie, ale nie od niej, jakby powinniśmy zacząć, od Finlandii. Finlandia wydaje Kalevala. Słuchajcie, wiecie, co to jest Kalevala? Coś nieprawdopodobnego. Jest taki epos, że mi się nogi ugięły. Skopiował duchowo Kalevala. Kto? Tolkien zrobił chrześcijańską Kalevalę na podstawie fińskiej. Jakim cudem on się domyślił, co jest fiński, to ja już nie wiem. Ktoś to chyba na angielski przetłumaczył. Ja to czytałem w takim podwójnym tłumaczeniu Łozińskiego, potem Ozga Michalski wydał. Oba są do chrzanu, dobrego jeszcze nie ma, ale
Trzy są tłumaczenia, więc można sobie kupić i przeczytać. Jedno prozą, drugie poezją, a trzecie to jest niby bardziej filologiczne. No i jest to po prostu opowieść o praistnieniu początków świata według Ugrofinów, czyli narodów. I z tej kalewanii rodzi się naród chiński. Tam Sibelius się pojawił, potem cała reszta. I ten naród już się wydawało, słuchajcie, on był na krawędzi wyginięcia. Każdy inteligentny Fin mówił po szwedzku, a jego dzieci były Szwedami. Podobne zjawisko było z Litwinami. Dlatego nas Litwini tak nie mówili. Za to, że myśmy po prostu, no, nikt nie był w stanie temu przeszkodzić, bo to był ruch czysto wewnętrzny. To nie był jakiś sterowany odgórnie. Mówi się, że Polacy stosowali polonizację w XIX wieku. Ja mówię, no bez państwa jest to niemożliwe. Germanizować może Germania, rusyfikować Rosja, ale nie można polonizować, nie mając narzędzi. Się polonizowali, czy też polszczyli, ładniej powiedzieć, Litwini, ze prostego względu. Kultura była po prostu po polsku. Ale potem sobie Litwini wytłumaczyli. Wprawdzie po polsku, ale treść litewska. No i jakie najpiękniejsze słowa macie po polsku o Litwie napisane? Tylko po polsku, Litwo, ojczyzna moja. A Kudirka z tego zrobił Tewyna. Lietuva Tewyne mano. Litwo, ojczyzna, Tewyne musu. Lietuva Tewyne musu, grauszcie tu twarjene. Czyli ziemię bohaterów. Litwo, ojczyzno nasza. Prostej linii z pana Tadeusza. I wreszcie Łotwa. Pompus pisze Łacz Plezisa, czyli takiego człowieka niedźwiedzia, taki Lokis trochę, którego mamy zresztą wyrzeźbionego pięknie w środku Rygi. I Estonia. W Estonii powstaje poemat, który się nazywa jak? No, Estonia to jest młodsza córka czy syn Finlandii. Więc ich epos narodowy nosi nazwę Syn Kalewy, Kalevi Pöök. I ten Kalevi Pöök, ja po estońsku mam pojęcia, nie mam w środku, ale wypada mieć. Jest on przetłumaczony na rosyjski. Po polsku się jeszcze nikt nie odważył. Epos Łacz Plezisa przetłumaczono na polski, ale jest nie do dostania, bo on się rozszedł jakoś tak po uważaniu. Miasto Warszawa to sfinalizowała. Mój przyjaciel to nawet przetłumaczył, ale nie zdążył mi tego podarować, bo umarł. No i do dziś boleje, nie wiem jak ten epos. Ale nie na tym koniec, jeszcze Białoruś się budzi i Ukraina. Ukraina ma kogo? Tarasa Szewczenko. Rzeczywiście to jest fenomen. Zarówno genialnie rysuje, komponuje, jak i pisze poemat Kobza. I w nim wytłumaczył, że przyczyną nieszczęść Ukrainy jest Imperium Rosyjskie. I właściwie skierował tych Ukraińców przeciwko temu imperium. Ukraińcy żyli jako lud skrzywdzony. Katerinę napisał, dziewczynę skrzywdzoną przez oficera rosyjskiego. I jako lud szukający swojej drogi do wolności. I wtedy również, parę lat, właściwie w okresie wiosny, Ludwik Werbicki, mieszkający zresztą pod Sanokiem, pisze: Szczene w mężła Ukrainy, ni wola, ni sława. Jeszcze nie umarła na Ukrainie ani wolność, ani... No, sława w tym przypadku należy powiedzieć godność, czyli poczucie bycia godnym sławy. I to jest pokłosie wiosny Ludwika. Jak ono się u nas rozwija? No, jak wspomniałem, wybuchło na świętego Wojciecha. To był lany poniedziałek tak naprawdę, nie Wielkanoc, jak mówiono. I wtedy jeszcze z opłatkiem chodzono dzielić się. Ja nie wiem, dlaczego na Wielkanoc było opłatek. Czym się na Wielkanoc dzielono? Jajkiem, tak. Ale do gubernatora przyszli, tylko nie z jajkiem, tylko z paską, z jakimś takim ciastem. I gubernator ich tak przegonił, powiedział, tak, mówi, dzisiaj mi tu życzenia składają, a jutro będą do mnie strzelać. No nie jutro strzelali, tylko jeszcze tego samego. I doszło w Krakowie do eksplozji. No radość była nieprawdopodobna. Przetoczyła się przez cały 25, wybuchła cały 26 kwiecień. To jest powstanie kwietniowe. Dlatego właśnie 27 armaty z Wawelu odezwały się, podpalając 150 domów w Krakowie. Tragedia. Kraków padł na kolana i podpisał kapitulację. Tak się skończyło powstanie krakowskie wiosny ludu. Krakowska wiosna ludu. Arda ma początek. W tym czasie zerwała się do walki ludność niemiecka w Prusach. Zawarli układ z królem, w myśl którego on przeprowadzi reformy, wprowadzi konstytucję, parlament, no w ogóle wejdzie to na porządne tory. Dania w ogóle sama wprowadziła. Król od razu zebrał, powiedział, robię wam parlament, macie konstytucję, nie musicie robić rewolucji. Podobnie Niderlandy wskoczyły też w ten nurt. Belgia miała coś tam takiego, a Anglia na przykład miała ruch czartystów, czyli pierwszy ruch związkowy na swoim terenie. Właśnie w
Zaczął się trochę wcześniej, ale przetoczył się przez Wiosnę Ludów. I wiecie, co jest jeszcze dzieckiem Wiosny Ludów? Liga piłkarska. Normalnie się wtedy urodziła. To był jakiś rok podobno wyjątkowego promieniowania Słońca. Jakieś plamy na Słońcu, trzeczątami. Nie wiem, jakiś astronom tam nadawał takie rzeczy. Ale nie jest to wykluczone, że się to wszędzie, nawet Kalifornia się wyzwoliła, a co dopiero tu. Armenia nawet miała tam jakieś swoje przebłyski, więc to się da nawet rozszerzyć tam gdzieś. Stany Zjednoczone, przedłużenie Anglii, Meksyk, przedłużeniem Hiszpanii, no i mamy Kalifornię pomiędzy nimi. Natomiast wracając do naszych, przerażenie Barlińczyków było jedno. No przede wszystkim wyzwolono więzienie w Moabicie. 140 polskich więźniów, słuchajcie, noszono ich 3 dni na rękach, śpiewając Noch ist Polen, ist verloren. Jeszcze Polska nie zgubiona. I ci wrócili do Gdańska, do Poznania. Ale przedtem zawarli układ z Berlińczykami, że Polacy uzbroją się przeciwko Mikołajowi, który oczywiście w myśl paktu Świętego Przymierza za chwilę te Prusy najedzie i przywróci swojemu kuzynowi tutaj samodzierżawie. Tyle, że sam kuzyn nie chciał. Armia była sparaliżowana. Niemcy nie bardzo wiedzieli, czy tak za królem, czy może za narodem. Rzeczywiście coś takiego. To był jeden z nielicznych wypadków, kiedy myśmy z Niemcami bili jednym sercem. I Mirosławski dostaje misję. Uzbroić Polaków na wypadek, gdyby weszła Rosja, a właściwie wyprzedzić, wejść do kongresówki i zrobić tam powstanie. Mirosławski. To nie było możliwe. Rosja oczywiście zrobiła stan wyjątkowy. Całą armię postawiła na tym, co miała w kongresówce na zachodniej barierze, ale nie przekroczyła granicy. Natomiast łapała naszych, jeżeli ci rzeczywiście się tam przydali. Natomiast powstało 8 obozów, w których zgromadziła się ludność wielkopolska. Każdej chałupy chłopskiej, każdy Wielkopolanin ma swojego pradziada w tym zrywie wielkopolskim. Stąd bardzo często całą Wiosnę Ludów utożsamia się z powstaniem wielkopolskim. To jest ono nie tyle, o tyle nieprawidłowe, że nie może być wielkopolskie w Krakowie, a już nie daj Boże w Europie. No ale tak wychodzą głupoty. No ale dlatego ja tam wypunktowałem. Kraków, Wielkopolska, Lwów. To jest nasza Wiosna Ludów. Ale w środeczku, tak między tym Krakowem a Lwowem, drobnym drukiem powinniśmy wpisać jeszcze Warszawa, a właściwie Katedra Świętego Jana. W Wielkopolsce początkowo ruch został wstrzymany. Doszło do kilku starć, one do dzisiaj są tam ładnie upamiętnione, ale przyjechał jeden z, Boże, też mi wyleciał z głowy, zaraz sobie przypomnę, taki jeden Germaniec, który rzeczywiście widział konieczność dania Polakom autonomię i rozdzielono prowincję poznańską na większość polską i na większość niemiecką, z tym, że Poznań dostał się Niemcem. Zawarto umowę w Jarosławcu, na podstawie której zażegnano powstanie. Rzeczywiście Polacy nie rozbroili się, dano im 4 obozy z 8 i góra 2000 ludzi. Z tym, że Mirosławski od razu zrobił tak. Pierwszy dzień jest 1-2 tysiące ludzi, po 2 dniach oni wracają do domu, przychodzi 2 tysiące ludzi i w ten sposób przeszkoli 10 tysięcy ludzi w ciągu najbliższego czasu. Ale gdy przyszła wiadomość, że Kraków został zbombardowany, a przyszła ona 29 kwietnia, na książ ruszył Henryk Brandt, dawny polski żołnierz Legii Nadwiślańskiej, piękne pamiętniki napisał, zresztą zakochał się w jakiejś Hiszpance tam. Hiszpanie mu oczywiście jej nie dali, bo był protestant, już nie mówię, że w polskim mundurze. Kochał Polaków, ale na książ nam napadł. Zginął w książu Florian chyba Dąbrowski. Słuchajcie, umarł na rękach tego Branda. Brand mówi, no jaka szkoda, że ze sobą walczymy, no ale ja nie mogę, mam rozkazy. A on mówi, ty masz rozkazy, a my mamy Polskę. Ten potomek tego Branda, ja nie wiem, czy to nie po jego bracie, to jest Józef Brand. Oczywiście, to jest rodzina niemiecka, która stała się Polska. To tak Polska, że daj Boże każdemu Polakowi. Ledwo się to skończyło, nastąpił atak na pozostałe obozy. I tu Mirosławski już wykazał się rzeczywiście no, błyskiem geniusz. To był nasz Garibaldi. Piorunem zorganizował z 4 obozów pod Miłosławiem i rozgromił Blumera. Polskiego generała. Dlaczego to nazwisko ważne? Bo on go jeszcze rozgromi, 3 raz go rozgromi w Badenii. Pecha miał do niego ten Blumer straszny. Po czym ruszył na Wrześnię i pod Sokołowem, jakby państwo jechali kiedykolwiek do Krakowa, do Poznania, to między Wrześnią a Sokołowem
dokładnie z drogi kolejowej widać ogromną polanę. Słuchajcie, po tej polanie 400 chłopów szło z kosami na armatę. Armaty waliły jedne za drugą, jeden strzał zabijał 20 ludzi. I zdobyli te armaty. Pole było zasłane trupami, ale myśmy byli górą. 2 maja. Do 8. 8. Ośmy się dogadali i zawiesili powstanie. Rozesłali go. Mierosławski ustąpił, bo się nie zgadzał. Krzyżanowski za niego Elżanowski za niego dokończył. Jeszcze się ruch przeniósł na Krajne i Pomorze, ale tam już miał raczej charakter przebudzenia, poruszenia. To nie były zbrojne działania zbyt. Gdzieś po lasach biegali jeszcze nasi, złożyli kosy, ale ponieważ te kosy na pokwitowanie składali, to pokwitowania się zachowały i wiemy, że ten ruch w ogóle tam był. Tak to by to uległo nam wyparowało. A na Mazurach, gdzie nie można było się zbuntować, bo tam było protestantów, no i tam już każdy na każdego donosił, bo to w protestantyzmie był obowiązek, słuchajcie. W Holandii za obywatelski obowiązek mieli sobie donieść na Żydów, co mieszkają obok. W czasie okupacji. To nie to, co u nas, że za to był kulawek. Tam był mega. No i te biedne, co mieli zrobić ci Mazurowie? Wyprodukowali kafle z napisem jeszcze Polska nie zginęła. Można było je sobie kupić. Prusak nie umiał po polsku. I te kafle mieli patrioci w swoich plecach. Przechowały się do 1945 roku. To jedyne, co nam pozostało po Mazurach. I poruszeniu mazurskim w pewnym sensie. Ono miało ogromną reperkusję w poezji. Poezji ludowej, w pieśniach ludowych, w pieśniach weselnych i najważniejsze w pieśniach patriotycznych, pogrzebowych, czyli kościelnych. Kończymy. Kończymy to zrywem lwowskim. Gwardia Narodowa powstała na Wszystkich Świętych. Oczywiście mundury natychmiast wszystko to przywdziało, uzbrojono się, jedną część stanowili Polacy, drugą Rusini, jak ich wtedy nazywano. Którzy Rusini się podzielili na dwie grupy, jedni proaustriacy i propolscy. Znaczy te polscy dostali polskie mundury, ale stanowili, mieli na przykład lwy. Żółte na błękitnym polu i stąd flaga Ukrainy się dokładnie wtedy urodziła, tego dnia we Lwowie. Tylko ona była żółto-niebieska, potem się odwróciła, ponieważ tam jest inna heraldyka, tło. Tak jakby u nas czerwone było u góry, a godło na dole. I Święto Niepodległości. Słuchajcie, lwowiacy to sobie opowiadali przez następne 70 lat. Jeden dzień wolności, ja tylko jedną taką niedzielę miałem żyć, mógłby napisać Lwowiak. Drugiego odezwały się armaty z Wysokiego Zamku i oczywiście Castiglione zniszczył nam ten Lwów. Tu już 200 chałup spłonęło. Rozgrzanymi, Austriacy wpadli na fatalny pomysł, bo rozgrzewali kule armatnie i one takie do czerwoności rozgrzewane wrzucano. Jakby po wystrzeleniu, jak wpadła na jakiś dom, to podpalała to wszystko. No i padł Lwów. Kończy się powstanie i jak piszą Węgrzy, od tej pory Polacy swoje powstanie zrobili na Węgrzech. Prawie 20 tysięcy Polaków uciekło na Węgry. Ja tu Rzeckiego nie muszę przypominać. Jak to mówili, po co pan na te Węgry chodził, skoro pan nie masz złotych dukatów? Jak go pytał tam jakiś Żyd w Galicji. No więc ruszyło właśnie do Węgier. Dlaczego? Węgry nie tylko przeprowadziły rewolucję, czyli uwłaszczenie chłopa, właściwie zniesienie pańszczyzny, była straszna nędza w tych wsiach węgierskich. Sami Węgrzy, same chłopstwo węgierskie było ugniecione. I zwołali parlament. Parlament, który opuścił Wiedeń, a właściwie Preszburg, czyli Bratysławę, i zebrał się w Debreczynie. Ponieważ nie można się było dogadać z dworem cesarskim, Węgrzy ogłosili niepodległość i republikę. Prezydentem republiki był Kossuth Lajos. Ewente wiedzie swoje regimenty, tak piękna pieśń powstańcza. I Polacy wystąpili w trzech rodzajach działań. Pierwsze to byli, jakbyśmy to powiedzieli, animatorzy, kolporterzy, piszący. Pisali oczywiście w różnych językach, z wyjątkiem węgierskiego, ale Węgrzy po łacinie świetnie mówili, ci wykształceni oczywiście. Drugą grupę stanowili wybitni wojskowi, aż 11, Dymiński, wódz naczelny Armii Węgierskiej, Ben, wódz naczelny Armii Siedmiogrodzkiej, on nie był naczelnym wodzem całym Węgier, to był Dymiński. Wysocki, no i tutaj cały szereg jeszcze następców, właściwie wszystkich tam wysyłał od razu książę Adam z Paryża, nawet taki specjalny bilet na dyliżansy dostawali, to zachował się taki bilet,
że ktoś, kto przewiezie tego człowieka, ma prawo u księcia Adama dostać pieniądze. Zjawia się potem numer, mówi od której stacji do której i dostaje pieniądze. I w ten sposób kilkuset Polaków dosłała emigrację, ale kilkanaście tysięcy przeszło Karpaty i sformowało Legion Polski. Stoczył 11 bitew na terenie Węgier, w tym słynną bitwę pod, o Boże, pod Solnokiem. No nieważne, Gryndyka jest taka miejscowość, Hadwani, o, to jest taki szlak ich cały. Ostatecznie kończy się to wspaniałą bitwą, no niestety przegraną, pod Temeszwarem. Zobaczcie, na naszym grobie i znanego żołnierza jest Temeszwar. Dowodził Dębiński całościowo. Ci Węgrzy nie chcieli już złożyć broni. Do Węgier bowiem wkroczyła armia rosyjska. Kogo? Paskiewicza. No to będą oni nam zniszczyli Czorsztyn dopiero. I zdławiła cały ruch. No, generał Klapka zamknął się w Komarowie, w Komarnie, całą resztę i Węgrzy stwierdzili, nie da rady. No nie wygramy, Bóg na jednego. I cała armia Gergena, drugiego takiego wodza naczelnego, poddała się. Na pola Wila Gorz po prostu wbito broń, szpady, szable i bagnety w ziemię i kilkanaście tysięcy armii poszło do niewoli. A druga armia Bema i Dębińskiego, któremu rząd narodowy powierzył naczelne dowództwo, stoczyła bitwę o honor. I słuchajcie, ta bitwa ocaliła honor Węgrów. Bitwa była krwawa, rzeczywiście tam szeklerzy z kosami dosłownie szli na tych Ruskich i na Austriaków, bo tam się zjednoczyły obie armie. No ale nie daliśmy radę, no po prostu zaważyło to, co pod Gettysburgiem, czyli armaty strzelały szybciej niż oni biegli. To już się Sokołowo nie powtórzyło. I rozbita armia, ale niepokonana, przekracza Dunaj pod Wiginiem i rusza na emigrację. Wiecie, jakiego miasta bohaterem jest Wem? Aleppo. Ocalił Aleppo od Beduinów, uzbroił w porę, przyjął islam, jak sam napisał do przyjaciół, pozornie, no ale skutecznie, i stał się koryfeuszem sprawy słowiańskiej. Trochę wytłumaczył sułtanowi i jego dywanowi, jak z Polsy Słowianami sobie radzić. Niestety zmarł w 51 na dżumę. Chyba prawdziwą dżumę. Bo z Mickiewiczem to wątpię, to coś tam było na rzeczy. Jednak tam za nim aż 12 szpiegów, jak 12 krasnoludków za nim chodziło. I któryś widać coś tam zadziałał. Metoda była prosta, słuchajcie, brało się szatę zadżumionego, tylko trzeba było tak wziąć, by samemu zostać zadżumionym. Się podrzucało, tak uświecono przecież Konstantego, wielkiego księcia. No więc z naszym Mickiewiczem, ale Bem rzeczywiście i gaśnie wiosna ludu. Ostatnim punktem, który się broni, jest Plac San Marco, czyli Wenecja. Ale w Wenecji, zapomniałem, jak się nazywa ta wyspa w Ciszku? Murano. O, jest wyspa Murano. I ona, kiedy gaśnie tam, ostatniego chyba sierpnia ona gaśnie, kończy się wiosna ludu w Europie. Europa padła na przynajmniej jedno kolano. Ładnie ktoś podsumował, że przegrana wiosny ludów zrodziła pierwszą wojnę światową. Nie dano ludom się zbratać, to się ludy mordować zaczęły. Zamiast patriotyzmu wygrał nacjonalizm. Zamiast romantyzmu wygrał pragmatyzm. Czyli no, nieprawdopodobny rozwój techniki, nieprawdopodobnie złych rękach. A to zrodziło pierwszą wojnę. Tajemnicą historii jest, że w 70. rocznicę wiosny ludów wyzwolił się Kraków, wyzwolił się Lwów, stoczył bitwę swoją, wyzwoliła się Warszawa. I tu do Warszawy już taki ostatnia wisienka na torcie. Był taki nauczyciel, już nie dodam, że historii, żeby nie robić analogii nadmiernych, nazywał się Józef Żochowski. I ten wyspowiadał się księdzu w katedrze świętego Jana, że chce powstanie zrobić, że trzeba podtrzymać powstanie wielkopolskie, bo pada. No jeszcze nie wiedziano, że w Bardo już podpisano kapitulację. A ponieważ był to dzień świętego Andrzeja, świętego Stanisława, przepraszam za przejęzyczenie, wstąpił, jak zapisano, na cokół pomnika Małachowskiego i w czasie mszy, bo to była niedziela, nawoływał do powstania. Ludzie oczy zasłaniali, odwracali się. Mówi, no czyś ty zgubiał bracia, przecież się nie da. No. Armia Paskiewicza rzeczywiście ruszyła na te Węgry. No ale no, to ginie już wszystko. A ty tu... On po prostu był, jak to mówią, chory na ojczyznę. Ludzie go ostrzegali, próbowano go schować w tym
w zakrystii, ale on się wydzierał, no i wdarła się straż kozacka. Wyszarpnęli go z tegoż kościoła katedralnego i gdzieś tu schodkami, tu było takie zejście kiedyś, tu gdzieś niedaleko, chyba do dzisiaj jest, tylko nie ma przejścia na Brzozu, przez Brzozowo. Między końmi go wzięto i tak go szarciągnięto go do cytadeli. Ale na dole, a cały lud za nim, wszystko to obserwował, wyrwał się i jakimś kijem zaczął się z tymi kozakami tłuc. No to oni za szable i dawaj go tam ciąć. Jak mórz ten kij pocieli na kawałki, ten kapotek, kawał gałęzi on tam. No co miał, to się bronił. To go strasznie spłazowali i pokrwawionego, już trzymając go tak za kapotę, zawlekli do cytadeli. Tam go wrzucono do lochu, skazany został na Syberię i tam odmówił wstąpienia czy też funkcjonowania w rotach aresztanckich. Skazano go w Omsku na 3000 kijów i po 2000 zmarł. I tak na Syberii, w Omsku skończyła się jedyna w całym Imperium Rosyjskim europejska